Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, Polacy z wielkim entuzjazmem zareagowali na zapowiedź wprowadzenia nowych standardów w tej Izbie, natomiast zamiast tego mamy stare, paskudne nawyki. Otóż do ustawy o zamrożeniu cen prądu została dołączona paskudna wrzutka dająca możliwość wywłaszczania Polaków podstawianie turbin wiatrowych. Co gorsza, pani Hennig-Kloska stwierdziła, że to nie jest wrzutka, tylko że ustawa wygląda dokładnie tak, jak wyglądać powinna, co mówi nam o tym, że zapis o wywłaszczaniu Polaków pod budowę turbin wiatrowych jest tam od samego początku i został wpisany z premedytacją. Jako projektodawcę tych przepisów wskazała Platformę Obywatelską, a pana Borysa Budkę jako osobę, która tą ustawę przyniosła. W związku z czym składam wniosek formalny o zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji i uzupełnienie dzisiejszego porządku obrad o 5-minutowe oświadczenie pana przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki, aby z tej mównicy sejmowej powiedział Polakom, skąd przyniósł tę ustawę i kto jest jej autorem. Dziękuję bardzo. Panie pośle, to pana wystąpienie, cenię je, bardzo się cieszę, że zabrał pan głos, nie spełnia kryteriów wniosku formalnego, a więc w związku z tym nie widzę też możliwości dopuszczenia sprzeciwu do tego wniosku. Znacie państwo regulamin lepiej niż ja i wiecie, w jakim trybie odbywa się uzupełnianie porządku obrad Izby w trakcie trwania posiedzenia. Pan poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Takie gorące okrzyki zachęty w stronę pana posła. Dawaj, Zbychu, dawaj! Panie pośle, bardzo proszę. Panie premierze, Wysoka Izbo. Na podstawie artykułu 184 regulaminu Sejmu wnoszę o przerwę, zwołanie Konwentu Seniorów i uzupełnienie porządku obrad o ustawę dotyczącą wakacji kredytowych. Panie marszałku, pan zdecydował, że pierwsze czytanie obydwu projektów ustaw rządowego i przygotowanego przez tworzącą się większość parlamentarną odbędzie się na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Rzeczywiście pan przewodniczący zaproponował takie posiedzenie, ale wczoraj z niejasnych powodów, a w zasadzie bez powodów, to posiedzenie odwołał i nie poinformował posłów, kiedy posiedzenie w tej sprawie się odbędzie. Można więc odnieść wrażenie, że po zapewnieniu pana marszałka o zlikwidacji zamrażarki w pana gabinecie, taka zamrażarka pojawia się u przewodniczących komisji sejmowych. Panie marszałku, pan doskonale wie, że ten projekt ustawy jest niesłychanie pilny. Za chwilę będziemy mieli 1 stycznia 2024 roku i ten projekt powinien być uchwalony już. Ponad 1 000 000 gospodarstw domowych, które korzysta z kredytów mieszkaniowych i korzysta z wakacji kredytowych, jeżeli tego projektu nie uchwalimy, zostanie po prostu na lodzie. Panie marszałku, to jest sytuacja niedopuszczalna. Dlatego jeszcze raz wnoszę w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości o uzupełnienie porządku obrad tego posiedzenia Sejmu. Jak wiadomo, kończymy to posiedzenie, zdaje się, o 15 jutro. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ta sprawa została włączona do porządku obrad. Państwo przygotowaliście projekt konkurencyjny, wydawało się, ale on dotyczy tylko 50-60 tysięcy gospodarstw domowych. Widać, jak państwo traktujecie młodych ludzi, którzy pożyczyli pieniądze na swoje pierwsze mieszkanie. Co państwo powiecie, panie pośle, mieszkańcom Wilanowa i Jagodna, którzy z tych kredytów korzystają, a którzy państwa, panie pośle, jak rozumiem, przekroczył pan czas wyborach. Już o półtorej minuty. Dziękuję bardzo. Zadał pan w trybie publicystycznym, bo był też wniosek formalny, pytanie, co stało na przeszkodzie. Pytanie brzmi też, co stało na przeszkodzie, i pytam to jako obywatel, który po raz pierwszy zasiada w tym Sejmie, żeby uchwalić te wakacje kredytowe w czasie, kiedy Sejm nie pracował od 30 sierpnia do 13 listopada. Drodzy państwo, przeprowadzę oczywiście na wniosek pana posła kontrolę sprzętu AGD, zamrażarek, chłodziarek we wszystkich komisjach sejmowych, abyśmy mieli pewność, że nic nie jest tam chłodzone lub mrożone.
Natomiast proszę wybaczyć, komisja to jest organ Sejmu, podobnie jedna i druga komisja na tym samym stopniu, w tym samym stopniu, i one zabierają też w sposób autonomiczny głos w sprawach, które są do nich kierowane. Taką decyzję podjęły komisje, z taką decyzją dzisiaj siadamy tutaj na sali plenarnej. Natomiast zgłosił pan poseł wniosek formalny i on oczywiście zostanie przegłosowany. Pan jest z wnioskiem przeciwnym, proszę bardzo, pan poseł Suchoń.